Multiplikacje, czyli kompozycje z ceramicznych elementów, stały się tematem wystawy Piotra Micka, na co dzień kierownika Centrum Ceramiki Unikatowej w Starej Kopalni. Wystawę prac zaprezentowano w Galerii Biblioteki pod Atlantami. Okres jest najświeższy, ponieważ prace powstały konkretnie na tą wystawę. Większość obiektów jest z 2018 roku. W zasadzie można byłoby tutaj rozgraniczać tylko i wyłącznie na miesiące, bo niektóre prace powstawały w tym miesiącu, inne dwa miesiące wcześniej. Charakteryzuje je na pewno kolorystyka, multiplikacja, która się przewija w zasadzie od samego początku, odkąd się zajmuje ceramiką, czyli powielanie jednego elementu, zwielokrotnienie do w zasadzie czasami nawet kilku tysięcy, bo jedna kompozycja potrafi mieć około 1000 elementów. Co jest najtrudniejszym etapem w obróbce ceramiki? Ceramika na tyle jest złożona, że ona nie wybacza i każdy jeden etap jest bardzo złożony, od projektowania, modelowania, retuszowania, szkliwienia, później złocenia, później układania całej kompozycji w całość, więc nie potrafię tego rozgraniczyć. Wystawę można oglądać w galerii pod Atlantami do 16 listopada.